Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Marek z Polski jedzie do Imiakono. Przyjechał do Irkucka. Cześć. No cisnę do Irkucka. Cześć, dzięki za zaproszenie. Dzięki tobie zostanę jeden dzień dłużej. Znaczy nie jeden dzień dłużej, tylko zostanę w końcu na noc gdzieś tam przycumuję. Za mną 8000 km. Żadnych jakichś takich przykrości związanych z tym, że ja jestem Polakiem, a ktoś tam jest... Znaczy nie ktoś, a gdzieś tam od Rosjan. W Polsce duży hejt jest po prostu na Rosję, dlatego ja wszystkich Polaków pytam, czy ktoś jakby się źle odnosił, znaczy ja do nich czy coś. Przełamować te standardy. W zeszłym roku byłem w Moskwie, też zimą motocyklem, akurat wtedy trafiłem na tą, bo tutaj była w zeszłym roku ta mocna zima w całej Rosji. Trafiłem na te śnieżyce 70-letnie, więc dużo o tym prasa pisała w Polsce. I jakby pokazywałem, że Rosja to nie jest ten niedźwiedź, którego wszyscy widzą, że się zderze. Tylko to są normalni ludzie, tak? Normalni ludzie. Jedyny jakby obszar dla motocyklisty, który jest niebezpieczny, to są ciężarówki. To powiem wprost. Jedź, sprawdź, na przykład ja jestem zaskoczony do Irkucka, do tego momentu stanem dróg. Ja wyjeżdżałem i ja przygotowywałem się tu naprawdę, jakby to był koniec świata. To jest jedyna droga, wiesz, dlatego jest dobrze utrzymana, jest cały czas remontowana. W Polsce nie ma takich długich odcinków tak dobrej drogi. Więc jak wrócę, czy tam podczas jazdy mojej, na pewno będę wszystkich zachęcał, żeby odwiedzili Bajkal, bo do tego momentu, do którego dzisiaj dojechałem, no to na pewno to będę polecał. Polak na Bajkale również zaprasza. Powodzenia w drodze, jeszcze może coś później nagramy, jak jasne, będziesz jechał. Jasne. Także dzięki. Serek Korysiński. Do dna trzeba pić i dyrektować. Dobra, jak sobie, że co to dolaliśmy tam w sercie, to było to za dużo. Niebycie na te 1000 km to spokojnie sobie przetrwa, spokojnie. Od miasta do miasta wszyscy ci pomagają, tylko musisz być gotowy na to, co cię czeka przez te 1000 km między tymi miastami. A no to jest potęga. My przejechaliśmy z Ara kilka tysięcy kilometrów i jak zobaczyłem na mapie, że jest z Saszą, że to jest nic, że te 5000 kilometrów dojazdówka ściągniesz na Google i sobie mówisz, Matko Boska, jeszcze do przejechania, to uświadomasz sobie, jak to jest daleko, więc stacje należy mierzyć, stacje, cywilizacje, pomoc, od 1000 do 500. Jak gdzieś jest 500, 300, to znaczy, że tam ci ktoś pomoże, tak? Ale nie wzywaj pomocy, będąc, nie wiem, 300 km od miasta, bo to nie jest Europa, gdzie przyleci helikopter i ci pomoże. Nie. Musisz czekać kilkanaście godzin. Godzin. Na karetkę. Jest też na karetkę nie ma helikoptera. A powiedz mi, Marku, czego się najbardziej bałeś, planując ten wyjazd? Czego się najbardziej bałem? Że Rosjanie będą bardzo złymi ludźmi, że będą rzucać kamieniami, podkładać mi belki, nikt mi nie pomoże. Nie, w Europie jest takie nastawienie, że Rosja jest bardzo zła. Nie jest taka. Nie. Tylko nie kamieniami, a ciężarówki. Zmęczony kierowca ciężarówki jest zły, ale jest zły tylko dlatego, że on nie śpi. Właśnie. A normalnie to są ludzie. Doświadczałem sytuacji absurdalnych, gdzie mijałem się, bo ja jeżdżę dużo, jak oglądacie to, po 10-15 godzin. Albo do rana, jak dzisiaj. Mijałem się często z tymi kierowcami ciężarówek i ci, którzy chcieli mnie zabić na drodze, bo oczywiście świeciłem halogenem europejskim, kupionym za oceanem dalekim, raziłem ich tam światłem, chcieli mnie pozabijać, to ci sami ludzie, stając na parkingu, jak ci spać, przychodzili i robili sobie ze mną zdjęcia. Chodź tu, druhu, gdzie jedziesz, co misia, robisz? Misia, strijeże, daj pazarostę, można zrobić zdjęcia z tobą. Nie, no na serio, tak? Więc
Więc to nie jest tak, że Rosja jest zła, nie. Pójdź jest... daje po 3 euro każdemu w siłzi haruszy. To jest gościu, który jest przykładem, że Rosja jest dobra. On ma nazwisko 3 euro, teraz musisz zmienić te imię. Nie, ale Marku, a powiedz, co cię zaskoczyło pozytywnie. Pozytywnie, tak wiesz, bo negatywnie to już, no, zawsze coś człowiek znajdzie, ale co takiego dobrego cię spotkało po drodze? Po pierwsze drogi. Ciągle i kolej pały moje. Droga jest taka, że wyobrażałem sobie, że pojadę jakimiś, nie wiadomo jakimi dziurami, jak na Ukrainie. Na Ukrainie nie ma dróg. Czasem tak, a czasem a tu się okazuje, że 8000 km przejeżdżasz i to jest w zasadzie autostrada. Są epizody, gdzie przez przejazdy kolejowe nie ma dróg, gdzie leci kolej transsyberyjska. Ale kiedyś tak było chyba. Ale generalnie jest prosta droga jak stół, więc jak ktoś się wybiera nad Bajkał, a w szczególności do ciebie, Paweł, no to nic innego jak tylko zapraszam w imieniu twoim, swoim. Dzisiaj jestem w Irkucku, duże miasto. Ładne miasto, widziałem je w nocy, bo przyjechałem w nocy. Widziałem je w ciągu dnia, bo oprowadzałeś nas w ciągu dnia. Bez problemu. Bajkał dla mnie. Dzwońcie do Pawła, piszcie do Pawła. Trzeba to zobaczyć, trzeba to przeżyć. Oczywiście to jest kilka tygodni. To nie jest tym rytmem, który ja jadę, bo ja jestem 11 dni w drodze, zrobiłem 8000 km w zimie. Dużo. Gieroj. Dużo. No, Gieroj, nie Gieroj. Kozak. Kozak. Lepiej brzmi kozak. Jest to dużo. Latem rozplanowałbym to zupełnie inaczej. Podzieliłbym sobie to na etapy. Zaplanowałbym sobie takie 3 tygodnie zwiedzania Rosji, dojechania do Bajkału. Ty, Paweł, byś ich oprowadził. Byś nas, mnie, kogokolwiek latem byś oprowadził. Jak najbardziej. Uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry temat. Marku, ja bym cię poprosił jeszcze najważniejszą taką wskazówkę dla Polaków, którzy chcą się wybrać do Rosji. Jedno takie słowo klucz, co byś podpowiedział, jak się nastawić, może, nie wiem, jakąś radę, taką złotą, okay, jedyną, jasne. Taką najważniejszą. Porzućcie amerykański sen, róbcie wizy rosyjskie i zwiedzajcie ten kraj, póki można go po prostu zwiedzać. Naprawdę jest fantastyczny. Jeśli ktoś kocha przyrodę, to tu jest przyroda. Jeśli ktoś kocha komercję, to tylko do Ameryki. Dobra, żółwika i dzięki wielkie.